Ojcze Niebieski, zbliżamy się do Ciebie z pokornymi sercami i duszami z pra Twojej obecności. Ty jesteś wszechmogącym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi, tym, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. W tej chwili wołamy do Ciebie, Jehowo Rafa, Panie, który uzdrawia. Nie tylko jesteś zdolny do uzdrawiania, ale uzdrowienie jest integralną częścią Twojego boskiego charakteru. Tak jak objawiłeś swoją moc i współczucie przez Pismo, wierzymy, że uzdrowienie jest boską obietnicą dostępną dla wszystkich, którzy mają wiarę. Panie, pamiętamy wielkie czyny, które uczyniłeś w przeszłości i wiemy, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Twoje słowo mówi nam o Naamanie, który mimo swojej trądu i początkowej niewiary został całkowicie przywrócony po posłuszeństwie Twojemu poleceniu przez proroka Elizeusza. Przypominamy sobie również człowieka przy sadzawce Betesda, który czekał wiele lat, ale w chwili spotkania z Tobą otrzymał upragnione uzdrowienie. Te relacje napełniają nas nadzieją i wzmacniają naszą wiarę, że uzdrowienie jest częścią naszego duchowego dziedzictwa i przymierza, które zawarłeś z nami. Umiłowany Boże, wiemy, że uzdrowienie, które oferujesz, obejmuje nie tylko dobrostan fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Prosimy więc, abyś dotknął nas w sposób kompleksowy, przynosząc ulgę naszym ciałom, pokój naszym umysłom i odnowienie naszym duszom. Uznajemy Twoją suwerenność we wszystkich sprawach i poddajemy się Twojej doskonałej woli. Niech się stanie Twoja wola, tak na ziemi, jak i w niebie, i ufamy, że działasz w sposób doskonały i w doskonałym czasie. Ojcze, Twoje słowo zapewnia nas, że modlitwa sprawiedliwego może wiele zdziałać. Teraz łączymy się w modlitwie wiary, jak ci, którzy uwierzyli i widzieli cuda. Pamiętamy życie Ezechiasza, który, słysząc wyrok śmierci, zwrócił się do Ciebie w żarliwej modlitwie i zobaczył, jak jego dni zostały przedłużone. Pamiętamy człowieka chromego, który, słysząc słowa Piotra i Jana, wstał i chodził, chwaląc Ciebie. My również chcemy zobaczyć Twoją moc objawiającą się w naszym życiu i w życiu tych, za których wstawiamy się. Panie, zwiększ naszą wiarę. Pomóż nam mocno wierzyć w Twoją dobroć i moc. Niech nasza modlitwa będzie czymś więcej niż słowami, ale głębokim aktem relacji z Tobą. Niech z ufnością i śmiałością wchodzimy w Twoją obecność, pewni, że nas słyszysz i jesteś uważny na nasze wołania. I tak, gdy będziemy kontynuować modlitwę, niech nasze serca zawsze będą zgodne z Twoim, szukając Twojego oblicza i odpoczywając w Twojej wierności. Ojcze, wiemy, że uzdrowienie może przyjść na wiele sposobów, czasem natychmiastowo, innym razem stopniowo, a nawet poprzez zasoby, które nam dajesz, jak lekarze i leki. Ale we wszystkich tych sytuacjach uznajemy, że Ty jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia. Twoja moc nie zna granic, a Twoje współczucie jest nieskończone. Dlatego oddajemy Ci wszystkie nasze bóle, lęki i choroby, ufając, że dokonasz tego, co jest niemożliwe w oczach ludzkich. Wszechmogący Boże, prosimy, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzegł naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Niech odczuwamy Twoją miłość, która nas otacza, i Twoją potężną rękę, która nas podnosi. Niech każdy nasz oddech będzie świadectwem Twojej podtrzymującej łaski,
a każde uderzenie naszego serca przypomnieniem o Twojej ogromnej miłości do nas. Amen. I tak, utrzymaj nas mocno w Twojej obietnicy, ufających w Twoją wierność i oczekujących na Twoje działanie w naszym życiu. Niech zawsze patrzymy na Ciebie, autora i dokończyciela naszej wiary, i znajdziemy w Tobie wszystko, czego potrzebujemy dla naszego uzdrowienia i odnowienia. Ojcze Niebieski, nadal jesteśmy w Twojej obecności, uznając Twoją majestat i nieskończoną dobroć. Dziękujemy Ci za pokój, który już zaczynamy odczuwać w naszych sercach, gdy zwracamy się do Ciebie w modlitwie. Całkowicie ufamy Twojej miłości i Twojej mocy uzdrawiania, wiedząc, że jesteś wierny w wypełnianiu swoich obietnic. Panie, nauczyłeś nas, że pozostawanie zakorzenionym w Twoim Słowie jest kluczowe dla naszego uzdrowienia. Tak jak setnik zaufał autorytetowi słów Jezusa i zobaczył uzdrowienie na odległość, tak i my pokładamy naszą wiarę w Twoich pismach. Twoje Słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz i przenika głęboko do naszych dusz. Medytowanie nad Twoim Słowem, dniem i nocą, wzmacnia naszą wiarę i dostosowuje nasze serca do Twoich wiecznych prawd. Teraz ogłaszamy, nad każdą osobą, która woła o uzdrowienie, że przez Twoje rany, Panie Jezu, zostaliśmy uzdrowieni. Ojcze, pomóż nam zanurzyć się w głębie Twoich pism, znajdując w nich nie tylko słowa pocieszenia, ale także obietnice życia i uzdrowienia. Niech każdy werset, który przyjmujemy, odnawia nasz umysł i przemienia nasze jestestwo. Jak Dawid deklarował, ukryłem Twoje słowo w moim sercu, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie, tak i my chcemy przechowywać Twoje obietnice w naszych sercach, wierząc, że mają moc przynieść pełne uzdrowienie i odnowienie. Kochający Boże, wiemy, że uzdrowienie, które nam dajesz, wykracza poza jednostkowe doświadczenie. Służy jako potężne świadectwo Twojej dobroci i miłości. Kiedy doświadczamy Twojego uzdrowienia, nie możemy przestać dzielić się z innymi cudami, które uczyniłeś w naszym życiu. Tak jak człowiek przy sadzawce Betesda stał się żywym świadectwem Twojego współczucia i mocy, chcemy, aby nasze życie również było latarniami nadziei dla tych, którzy są wokół nas. Niech nasze świadectwa uzdrowienia będą bronią w duchowej walce, przynosząc światło ciemnościom i zachęcając innych do szukania Twojej uzdrawiającej mocy. Panie, użyj naszych historii, aby uwielbić Twoje imię. Niech każde świadectwo uzdrowienia, które dzielimy, wzbudza wiarę w sercach tych, którzy słuchają, zachęcając ich do zbliżania się do Ciebie w poszukiwaniu pomocy i ulgi. Modlimy się, aby poprzez nasze doświadczenia wielu mogło zobaczyć Twoją potężną rękę w działaniu i zwrócić się do Ciebie, uznając Cię za wielkiego lekarza swoich dusz i ciał. Ojcze, w tym momencie wstawiamy się za tymi, którzy walczą z chorobami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Niech każde świadectwo uzdrowienia nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale także jest żywym dowodem na to, że jesteś Bogiem obecnym i działającym. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej łaski, pokazując światu, że jesteś Bogiem, który się troszczy, który widzi każdą łzę i słyszy każde wołanie. Jehowo, Panie, który uzdrawia, prosimy, abyś nadal objawiał swoją moc w naszym życiu. Bądź błogosławiony każdego dnia. Zarejestruj się już teraz, aby Jezus jest drogą i wzmocnij swoją wiarę.
Niech każde słowo świadectwa i każda chwila modlitwy będą katalizatorami uzdrowienia, odnowy i przywrócenia. Prosimy, aby Twój Duch Święty prowadził nas i wzmacniał, umożliwiając nam prowadzenie życia pełnego wiary i zaufania w Twoją uzdrawiającą moc. I tak, pozostając w Twojej obecności, odnawiamy nasze zobowiązanie do życia zakorzenionego w Twoim Słowie, do odważnego dzielenia się świadectwami Twoich cudów i do pełnego zaufania w Twoją miłość i moc. Niech każdego dnia widzimy więcej Twojej chwały i doświadczamy więcej Twojego uzdrawiającego dotyku, wiedząc, że jesteś wierny, aby wypełnić każde ze swoich obietnic. Chwalimy Cię, Ojcze, za Twoje nieskończone miłosierdzie i łaskę. Niech Twoje imię będzie wywyższone we wszystkim, a nasze życie niech będzie żywymi świadectwami Twojej dobroci. W imię Jezusa, Tego, który uzdrawia i przywraca, modlimy się. Amen. Niech ta modlitwa, łącząc się z wołaniem naszych serc, wznosi się jak miła woń do Ciebie, a Ty, w swojej nieskończonej mądrości i miłości, nadal dokonujesz cudów w naszym życiu, dla Twojej chwały i dla naszego dobra.